Pozdrawiam swojego widza spod rampy, który lata na kontenerach. Takim oto zestawikiem sobie lata. Pozdrawiam Ciebie, kolego. Patrzę, jesteś w temacie odnośnie ludzi w transporcie, którzy nagrywają. A my co? Ładujemy się na ociąż. Zobaczcie, byłem u Wacka i dostałem, kurde, jabłka. O, te to już zmarnowane wiekiem. Nie wiem, ale widać, że to nie są sklepowe. Zresztą sam mówił, że nie ze sklepu. Wczoraj z młodym byłem w trasie, więc wiecie, jak to jest młody w trasie. Kurde, wszystko wygniecione, wszystko wytarmuszone. Nic tu nie jest po mojemu. Powyciągane wszystko. Aj, kurde. Że nie patrzą na nic, nie. Czekamy na załadunek. W miarę już jest. I kawkę zrobiłem. I sobie posprzątam kokpit. I jakieś śniadanko trzeba będzie zrobić. Nocny chłodniosz na live'ie. I co, dojechałem do ociąży, jest godzinka 19:00. Się rozładować i rano dopiero pojadę na ten załadunek, bo już wiem, jaki mam powrót, to nie chce mi się zresztą. Nie będę jechał. Może i bym zdążył, ale już nie chce mi się. Dzisiaj jest taki dzień, że kurde, mam takiego lenia. W ogóle tak mi się droga dzisiaj cały dzień dłuży. Że normalnie ja tutaj do tego Kalisza to jechałem live, odpaliłem 2 godziny, to jeszcze jakoś to zeszło, ale do Warszawy, do pauzy, powiem wam, że tragedia. Tak samo na pauzie, wypita kawa, po prostu tu tragedia. Może ten materiał będzie dzisiaj mało traściwy, ale może jutro coś nadrobię, coś nadkręcę, albo jeszcze później zobaczę. Mam też w planach później jeszcze live'a z nocnym chłodniarzem odpalić we dwójkę, więc może jakoś to zleci. Tymczasem już tutaj widzę firmy lecieć z papierami, się ustawiać, robić kolację i czekać na telefon. Może jeszcze jakieś pompeczki się zmobilizuję, zrobię. Wczoraj miałem iść na siłownię, ale oczywiście nie miałem kiedy. Miałem też małego legata. Może tam bym znalazł jakieś pół godziny na trening, ale to by bardziej było zmuszone. A jeżeli mam iść zmuszony na siłownię, to wolę nie iść i to musi przyjść sam. Nocny chłodniarz dalej nadaje. No i co, ja już jestem zameldowany. Wezmę tylko, wyłączę tego łotra. Ciszę trochę. A co ty tak po amerykańsku? No i co, i kolację, kurde. Może jeszcze live'a wspólnego zrobić z nocnym chłodniarzem? Jadzie. No może zaraz nocnego chłodniarza na live namówię, bo prowadzi sam. No a jutro mam meble do załadowania, więc prawdopodobnie pojadę sobie tam rano. Nie wiem, zobaczę, ale raczej dzisiaj mam taki dzień, że zjem kolację i powiem wam, że się rozładuję i na pewno mi nie będzie się chciało nigdzie jechać. Zresztą mam czas do 22:00. Więc zobaczę, ile mi tu zejdzie. Po prostu sobie rano o 7:00 wyskoczę, bo ta firma i tak od 8:00. 8:15 kobietka do biura przychodzi, więc... Ale że od rana taki skwar. Kurde. Ale ja żem stanął teraz. -26 stopni. Wczoraj na rozładunku jakaś śmieszna sytuacja. Zostałem rozładowany, patrzę, z biura dzwoni, że dokumenty są do odbioru. A dokumenty są do odbioru zazwyczaj gdzieś około po 20 minutach, jak rozładują towar, bo ten towar skanują i wtedy w biurze wystawia dokument, o której zostałem rozładowany. Patrzę, dzwoni z biura do mnie. Patrzę w lampkę, no kurde, czerwone, idę, więc idę sobie ją zobaczyć, o co tam chodzi. No patrzę, no rampa otwarta, szczelina taka była, że tam głowę wcisnąłem, patrzę, kurde, ja pusty, rampa otwarta i do tej baby mówię, co przyszła mi plombę zrywać, tam widziałem, że akurat łazi, mówię do niej, czemu ja mam rampę otwartą cały czas, jak ja pusty jestem, stoi się, patrzy na mnie, ja na nią.
No i akurat obok mnie stał gościu, którego rozładowywali. Się wcisnąłem tam między rampą a naczepę. Tak się patrzy na mnie. Mówi, co tam? I mówi, czemu ja już 20 minut stoję, rampa otwarta, pusty jestem, rozładowany. O co tu chodzi? A, bo tu nowa jest. I ona nie ogarnia. I mówi, no tu nie mogła przyjść do ciebie, powiedzieć. Mówi, stoję prawie pół godziny, już że powinienem w parkingu spać. Mówi, dobra, już ci otwieram. I tak pół godziny dostałem w pizdę. No ale 9,5 godziny pauzy wyszło, więc elegancko. Jedziemy na te kępno. Kurde, przydałoby się już umyć, ale owadów nawalone, o. Pozdro w odmyciu. Ale przejebany mam. Przejebany muszą mieć 26 stopni, na pace jest grubo ponad 30, ale zaczęli ładować, stoję to samo. Kogo nie ma. Więc trzeba robić chyba owsianeczkę. Kawkę. Może poleżeć z 15 minut. No, posprzątać w miarę tutaj, ogarnąć. Wiadomo. Kurz, pył, to wszystko. Czajcie to 41 minut? Ja dopiero co zjadłem. A gdzie ja telefon rzuciłem? Ja dopiero co zjadłem. Zrobiłem kawę. Umyłem miseczkę. Ja już jestem załadowany, kurde. 41 minut pauzy. Chuj na skoku odjadę. Ale jaja. Normalnie w szoku jestem, nie? No i zaczyna się Warsaw. Co tu, już korek taki? Co jest, kurde? Nie, już myślałem, tak? Jeszcze, kurde, ucieknę. Nie, dobra. Myślałem, że już tutaj korek się zaczyna, bo taki, kurde, jedzie tabun. Myślę, już tutaj od zjazdy coś się wydarzyło. Myślę, już trzeba będzie objeżdżać, ale nie. 33 stopnie, wiecie, pany? Kurwa. Jeśli wyjdzie, to podeszwy będą się topić. Ale jestem głodny, już miałem taką chwilę zwątpienia zajechać na fast fooda. Fajna oferta, znowu wjechała do Burger Kinga, ale myślę, nie. Trzymam te swoje 2000 kilokalorii dziennie. Spada waga, lepiej się czuję. I tak nie byłem jakoś tam przeważony, że tak powiem. Ale ten fast food to podejrzewam, że by ostro mnie tutaj zamulił, więc darowałem sobie, wolę zjeść sobie kanapeczkę. Także pokusa minęła, po prostu przejechałem ten Burger King. Ale nie powiem, że zajrzałem na ulotkę, na aplikacji, co tam fajnego, i naprawdę fajna oferta znowu wjechała. Trzymamy się dietki, może jest ciężko czasami, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale no, trzeba się pilnować. 30 przekroczona, więc z górki nie idzie, tylko pod dół. Kurde, mogłem bez kitu jechać na tą 50, o wiele bardziej mi się chyba by to opłaciło czasowo. I obiad w barze bym chociaż przynajmniej zjadł, spożytkował to. Już bym darował sobie te 40 minut dłużej, bo do strachówki spokojnie bym dojechał, 3.18 dopiero. Kurde, dawno taka Warszawa nie była zabita, ostatnio jechałem tutaj o 12. Nie, to było po 13. Kurde, normalnie nawet bez stopu żadnego to zrobiłem. A dziś? O, to jest fajna ekipa. Rumuny, zobaczcie. Mają Toyotki stare, 4x4, i sobie jeżdżą po świecie. Elegancko. Też planuję podobny projekt zrobić, tylko że taki projekt, że troszkę większy i żebym mógł rodzinę zabrać. No, może się uda to zrobić. Okresie tak 2-3 lat. Jeżeli nie było znaku, to chuj, ja ci mogę zrobić. Jedzie, kurwa, był 11, wyjdzie już lepiej. Ale co tam się tak odjebało, to ja nie wiem. Cisnę na powązki, patrzyłem po mapie, to bardziej przyjezdne jak tu. Kurde, normalnie pół godziny mi zjadło na tych podjazdach. Masakra jakaś.
wyłapało zakręcu. No i się nie dziwię, w sumie sam bym kręcił, jakby czasówka się kończyła. Chociaż raz pamiętam jeszcze, jak TGA jeździłem, to sam dojechałem na Brwinów przez korek na 5.30 zamiast na 4.30. Takie były buty. O, zobaczcie, troszkę wypierdolę ten koreczek, no. Troszkę się nadrobi. Ale jest już inny. Byłaś dla mnie wszystkim. O, tutaj się rozdziewiczyli, zobaczcie, o. To i tak stoją na awaryjnym, kurde, to ja nie wiem, z czego jest ten problem. No tak, bo trzeba popatrzeć, z czego, ja też się pytam głupio, z czego jest ten korek, no bo trzeba popatrzeć, trzeba zdjęcie jakieś cyknąć, zobaczyć kto to, może znajomy jakiś. Litwa, godzina 4 rano, ale dobrze, dzisiaj jest piątek. Obrobić Litwę, jeszcze jest załod przez tył. Kurde, w tym tygodniu w ogóle boku się nie rozpinałem. Nic nie miałem ładowane, a nie rozładowywane przez tył boku, więc... Kurde, tak się złożyło fajnie. Co tu rozkopali na tej gramanicy? No dobra, ja muszę roletę, bo słoneczko wali dzisiaj od rana samego. A że jedziemy na wschód, to wali w oczy. Tydzień mnie tu nie było. Ostatni raz tutaj byłem w czwartek, w zeszłym tygodniu, a jest dzisiaj piątek. 8 dni temu, więc... diametralnie się tu patrzy, zmieniło. Od mojego ostatniego wypadu na Litwę. Co, i że tu można sobie wjechać? Dobra, jadę tędy, bo muszę Litwę wstukać. Ale skoro tutaj pasiki zrobione, patrzę, ludzie nocują, to sobie wstukam Litewkę od razu. Klapka ktoś zgubił. No, bez lipy. O, ten gdzieś się walił. Jak on stąd wyjedzie teraz? Kurde, jaka ta Litwa jest nudna po prostu. Siedemdziesiąt kilometrów. Diabeł mnie kusi czerwoną bielizną. Ciemniną. Dojedź prosto, ja robię rondo. Za mnie to dzisiaj, to jest do mnie głośno. Z tym czego szybciej. Tak szczerze to nie wiem, po chuj ten szlaban tutaj jest otwierany. Podjechałem, to stoi busik, jakiś Volvo. Pewnie do biura czy coś. No i ja stoję w takim chujowym miejscu, nie ma gdzie stać. No i dobrze, jestem po rozładunku. Coś tu, patrzę, się dzieje. Policaj. Ale z jakiego powodu?
samochodzik, patelnia, o co tu chodzi? Nie wiem, jadę na załadunek, jest godzinka 11.20 polskiego czasu. Na 11.30 mam awizację, 9 minut. A do firmy 4 minuty. Rozładowywali mnie 2,5 godzinki, a pospałem, kurde no, tak blisko 2 godzinki. Fajny sobie przeciąg zrobiłem, okna potwierałem. Tu jabłuszko od Wacka muszę umyć, bo nie wiem czy mył. Blisko 2 godzinki prawie było pospane, więc elegancko zrobiłem sobie przeciąg, okna potwierane były. Firanki zasłoniłem, fajny przeciąg się zrobił, więc nie było gorąco mimo tego, że jest już 32 stopnie. Się gruzić, śniadanie jeść, jeszcze nic dzisiaj nie jadłem od 3 rano, więc owsianeczka wleci i będzie cacy. Mam jeszcze jogurcik malinowy z Kyr, więc sobie śniadanko prima sort zrobię, tak żeby na obiad do domu akurat zjechać. No i dobrze, załadowany, 14.20, już ja tutaj jadę pół godzinki. Standardowo na Litus, bo koleżka z Suwok poleciał na Marianpol, chciał objechać to stacją, ale niestety wypadek trafił i musiał wracać. I tak musi stać w korku, więc bym się nie zdziwił, żebym szybciej od niego zjechał. No bo co tutaj naprawdę tak mnie 2 godziny 20 około dzieli, no już teraz 2, żeby dojechać do Kalwarii. Więc piąteczek, godzinka 15-16 na remontach. Będą cuda na wianku. 34 stopnie, wiecie? Przesiedziałem ten cały załadunek na magazynie. Tam chociaż klima chodzi. Wypiłem kawkę. Się nie grzałem w ciężarówce, no więc tak po 17 zjadę na bazę. Kurde, krótki weekend będzie. W piątek późno zjadę, w poniedziałek wcześniej muszę wyjechać. Nieprzyjemnie wam powiem. Kurde, kabina nie może się schłodzić. Normalnie w ciężarówce to było z 50 stopni, jak nic. Muszę jakiś termometr sobie kupić, postawić i obrazować mniej więcej ile stopni w ciężarówce jest. No, dobry pomysł w sumie. No i co, na tą chwilę lecimy, muzyczka. Chill out. No i dobrze, i to by było na tyle w tym odcinku. 34 stopnie, kurde, cały czas się utrzymuje, 16.40. Masakra, dobrze, że ja motocyklem w sumie przyjechałem, ale jaki motocykl musi być nagrzany. No i co mogę wam powiedzieć odnośnie tego odcinka? No już te odcinki od dzisiaj nie będą takie, jakie mają być. 4 poprzednie, no to jeszcze tam w miarę jakieś były ucięte sceny poprzez edytor w YouTubie, bo na nowo nie montowałem tych filmów. Ale powiem wam, że komuś musicie za to podziękować, że tych film będzie mniej, te filmy będą mniej treściwe, ale no niestety. Może mi projekt w przyszłości odpali w najbliższym czasie, to będzie napływ nowych filmów, bo planuję właśnie coś kupić do podróżowania sobie. I co? Mam nadzieję, że zrozumiecie, że te filmy będą mniej treściwe, gdzie będę się poruszał, mniej będzie firm, będzie tylko mówione, gdzie jadę. Musicie mi wybaczyć, ale musicie podziękować też właśnie niektórym widzom, że właśnie takie rzeczy robią.